Proces wyjmowania wkładu z wymienników ciepła polega na zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, którym jest ekstraktor. Jest to urządzenie, które służy tylko i wyłącznie do tego, aby wyciągnąć wkład z wymiennika i przekazać go później na mycie. Ekstraktor podpięty jest pod żuraw. W następnym kroku specjalista, operator ekstraktora podpina ekstraktor pod elementy wymiennika, dodatkowo podpina wkład i następnie w sposób mechaniczny wyciąga wkład z płaszcza wymiennika. Siły, które są przekazywane przez napęd ekstraktora do wyjęcia wkładu, są wyjątkowo duże. One są uzależnione od wielkości wkładu. W przeszłości wykonywano to w inny sposób, poprzez zastosowanie samych żurawi i pasów, ewentualnie jakiegoś sprzętu typu traktor. Niestety wiele wkładów wówczas było uszkodzonych. Obecnie nie ma innej możliwości, jak tylko zastosowanie ekstraktorów.